Maryniu! 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 Gdzie ty jesteś? Maryniu! Maryniu! Maryniu, no jesteś! Szukam cię i szukam! Witaj, Maryniu! Cześć, Maryniu! Dobrze, żeś przyszła, Heleńko! Ach, wpadłam zobaczyć, co u ciebie. No, ale co ty masz taką minkę strapioną? A bo mam. Jak mam nie mieć, kiedy zawsze jest to samo? Ale co zawsze? Maryniu, ty jeszcze w nocnym dezabilu? A, w dezabilu, dezabilu. Maryniu, spałaś w gorsecie, pantalonach i pończochach? Bo ciocia Joasia ciągle uważa mnie za dziecko. A ja już mogę robić, co chcę. Myślisz, że moja mamą i mój papa patrzą na mnie inaczej? Mieć nasty rok życia i być strzeżoną jak osetek, jak pięcioletnie bebe. Tego człowiek doprawdy nie może już wytrzymać. A ciocia ani do głowy nie przyjdzie, że ja już prawie wszystko wiem. A czego nie wiem, to się domyślam. Domyślasz się? Czego? Czego się domyślasz? Różnych rzeczy. Oho. A ty nie? No naturalnie. Ale żeby tak zupełnie na pewno, to nie. Wiesz, no na pewno to ja nie. W każdym jednak razie wiem już tyle, że mogę wszystko czytać. Tymczasem ciocia chce, bym czytała powieści dla dzieci. Znowu dostałaś bólę za czytanie. A jakże. Wczoraj wyciągnęłam z szafy bardzo zajmującą powieść. Syn naturalny. Syn naturalny. Zaczynam czytać. Zaledwie jednak przeczytałam kilka stronnic. Wpada ciocia, odbiera mi książkę i zmyla mi głowę. I to się nazywa wychowanie. Syn naturalny. Przecież to musi być bardzo ciekawe. Bardzo. No, no ale co to jest syn naturalny? Naturalny? No to naturalnie nie jest sztuczny. No, no, ale co to jest syn sztuczny? Sztuczny? To taki no sztuczny. O, o, o. Widzisz, a mówiłaś, że wszystkiego się domyślasz. Bo się domyślam. Naturalny to jest naturalnie taki, który urodzi się po ślubie. A sztuczny to taki, co przed ślubem. O, tak musi być. No, ale w takim jednak razie my obie mogłybyśmy mieć tylko synów sztucznych. Powiedz mi, chciałabyś mieć sztucznego syna? Bardzo! Byle urodził się z małym pieskiem, a owczarkiem alzackim. A ja chciałabym mieć od razu dwóch synów sztucznych i dwa pieski owczarki alzackie. Mamy jeszcze weselej. No tak, tak, ale czy to już się kiedyś zdarzyło? Może, ale między znajomymi nie przypominam sobie. Ja nie przypominam sobie. Nie słyszałam nawet, żeby jaka panienka miała choćby jednego syna sztucznego. Nie mówiąc już o piesku, owczarku alzackim. Pomożesz? No, tak, oczywiście. O, jedna ręka, druga. No ale słuchaj, Maryniu, jeżeli ty się źle domyślasz, jeżeli syn sztuczny, to jest po prostu no, lalka mechaniczna. Lalka mechaniczna? Tak, tak, czekaj. Maryniu. Helenko, chyba z tego pośpiechu
Waliłyśmy w strony. O! W takim razie... Ma inna panna, tak. Zepnij mnie, Helenko! W takim razie... Jeżeli syn sztuczny... To jest po prostu lalka mechaniczna. W takim razie niech go sobie ma. Jaka inna mademoiselle. Ja jestem na to za duża, żeby bawić się lalkami. No tak, no ale... To koniec końców, to my nie wiemy nic. Ach, gdyby tak ciocia pozwoliła mi przeczytać tego syna naturalnego, wiedziałybyśmy na pewno, co to jest syn sztuczny. Ale tak... To się zakradnij jeszcze raz do szafy i przeczytaj! Musiałam dać słowo, żeby z wiedzy cioci nie wezmę z szafy tej książki! Tej książki? Żadnej książki. No, skoro dałaś słowo, to co innego. Ale wielka szkoda! Ach, jaka to bieda, że ja tę ciocię tak szczerze kocham! Bo gdyby nie to, to ja bym jej nienawidziła! Ale ona taka ładna i taka dobra. Jak miałam Odrę, to przez cały czas siedziała przy moim łóżku. Dzień i noc. Zupełnie jak mój papa. A jednak w naszym wieku nie można pozwolić, żeby nam kto wydzielał, co mamy czytać. To tak jak dzieciom wydziela się cukierki. Zabawy by się nie przejadły. Właśnie, nie przejadły. Ogromnie przykro i całkiem niestosownie. I powiedzieć, że na to nie ma rady. Czekaj. Jest! Co jest? Rada, tak jest. Jaka rada? Tak, to może poskutkuje. Przyszła mi do głowy pewna myśl. O, prędko! Napiszmy powieść. Co napiszmy? Ach, powieść. Ale taką powieść, że to okropność. Okropność? Tak, i poślemy ją do druku. Słyszałam, jak pan Stefan mówił, że gazety potrzebują i długich, i krótkich powieści, a nawet tych okropnych. Więc cokolwiek im poślemy, to zaraz wydrukują. Wydrukują? Ślicznie! Cudownie! Ale jak to się ma do pozwolenia na czytanie innych książek? Ojej, no nie rozumiesz. Jak nasza powieść zacznie wychodzić w odcinkach, ciocia i moi rodzice zaraz powiedzą, że to rzecz nie dla nas. No i nie pozwolą nam czytać. A wtedy my weźmiemy się pod boczki i oświadczymy, że autorkami jesteśmy my. My? Tak, my! O, to byłaby zabawa! Tak, tak. A potem oczywiście, jak wyjdzie szydło z worka, będziemy mogły już wszystko czytać. Brawo! Piszmy powieść! Piszmy powieść! Zacznijmy zaraz! Siadajmy! Siadajmy! Jak się będzie nazywał bohater? Kto? Bohater! Bohater! Nie rozumiesz? Ten, który będzie kochał. Może coś bardziej polskiego? To niech będzie Juliusz. Juliusz, śliczne imię. No a ona? Jaka znowu? Ona? No ona. Wiem. Niech będzie Idalia. O, ślicznie. Juliusz i Idalia. Więc piszmy. No tak, ale co będzie? Jeżeli pozwolą nam czytać naszą powieść. Tak. No ale słuchaj, jest inna to rada. Taka rada. Widzisz, powieść
musi być okropnie nieprzyzwoita. Nieprzyzwoita. To jest rada, więc piszmy. Ja proponuję zacząć tak. Juliusz i Daria zaledwie się na balu spotkali, zaraz zaczęli być okropnie nieprzyzwoici. Świetnie! Tylko widzisz, najpierw musieli się poznać, rozmawiać ze sobą i pokochać się. Zakochać się, no, zakochać. Dobrze, zakochać się. Wiemy na pewno, że bez miłości nie ma powieści. Ojej, ja to też wiem doskonale. Więc niech będzie tak. Juliusz i Dalia najpierw się poznali, później rozmawiali, potem się pokochali. Zakochani, no sama nie poprawiałaś. Zakochali. A następnie zaczęli być okropnie nieprzyzwoici. Tak, ale trzeba się namyślić, co oni takiego nieprzyzwoitego mają robić. Ojej, to niech się na przykład pocałują. Wielka rzecz. Pan Stefan stale całuje mnie w głowę, a ciocie stale całuje w rękę. I to tak trzy razy, raz po raz. Trzy razy dziennie. To byłaby zabawa. A jeżeli w usta? W usta pan Stefan. No ja myślę, że za pierwszym razem byłoby to dość nieprzyzwoite. No tak, ale co dalej? No ale wiesz, no ja nie o tym, bo widzisz, to wszystko, o czym rozmawiałyśmy, to zaledwie trzy wiersze. A powieść musi mieć co najmniej tom. No tak, prawda. No to pomyślmy, co oni dalej mogą robić nieprzyzwoitego. No mogą... Mogą się na przykład, uściskać. Uściskać? To się robi zawsze razem. Jak ty przychodzisz do mnie, albo ja do ciebie, i jak się całujemy, to się przy tym ściskamy i przytulamy. Prawda. No to trzeba wymyślić coś takiego, co się robi po pocałowaniu się i po uściskaniu. A może niech się drugi raz tak mocniej uściskają? Nie, no. Bez sensu. A może by oni zabrali dla siebie cały tort? Przeznaczony dla wszystkich gości. Tort! Ue, jak małe dzieci! Ue, to byłoby łakomstwo! Ale miłość bywa łakoma. Skąd wiesz? Nie wiem skąd wiem, ale wiem. Koniecznie trzeba, żeby zrobili coś nieprzyzwoitego. I to z łakomej miłości. No tak. Ale co? Ojej, właśnie, co? Niełatwo jest tak pisać powieść. No ale widzisz, powieściopisarze jednak sobie z tym radzą. A gdyby tak zapytać pana Stefana, jak on przychodzi do cioci, to ciocia zanim do niego wyjdzie, zawsze czesze się przed lustrem. Więc byłby czas go spytać. Nie powiemy mu, że piszemy powieść, tylko zapytamy się, co się robi po pocałowaniu się i po uściskaniu. No już w głowę zachodzę, co można jeszcze potem robić. Co? Ale widzisz, pan Stefan nie jest powieściopisarzem, tylko poetą. A takie rzeczy wiedzą najlepiej powieściopisarze. Zresztą pewno by się domyślił, że my coś majstrujemy. Ale... Czekaj, wiem. Co ty znowu wiesz? Napiszmy tak. Juliusz i Idalia
się poznali, później rozmawiali, potem się pokochali, zakochali. A następnie on ją uwiódł. Tak, uwiódł? Co to znaczy? Tego już dokładnie nie wiem, ale powiem ci, jak teraz było. Widzisz, papali ze omów i mamą, no rozumiesz, raz tatuś czytał mamusi głośno jakąś powieść. A ja siedziałam pod stołem, a siedziałam jak trusia. I wyraźnie słyszałam takie oto zdanie. Po nieszczęsnym dniu, w którym Alfred uwiódł Magdalenę. A mamą zaraz przerwała jego czytanie i powiada: uważaj, Helenka jest w pokoju obok. Z tego miarkuję, że to musi być coś, czego nam wiedzieć nie wolno. Uwieść. A mi się zdaje, że to samo, co wywieźć lub zawieść, czyli pojechać z nią gdzieś razem. Ale sama słyszysz, pojechać. To chyba tak ogromnie daleko. No ale ja słyszałam, że państwo młodzi prawie zawsze wyjeżdżają po ślubie za granicę, a więc ogromnie daleko. No wiesz, w ostatecznym razie możemy napisać tak. Juliusz i Idalia po poznaniu się, pokochaniu i różnych nieprzyzwoitościach pożenili się. Pobrali się. A następnie on ją uwiódł. ale słuchaj, no jeżeli to taki zwyczaj, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No a po cóż mamą miałaby mówić: uważaj, Helenka jest w pokoju obok. Ach, żeby tak ktoś chciał kogoś przy nas uwieść. Albo nawet którąś z nas. Wiedziałybyśmy wtedy, co to znaczy. Tak, trzeba się o to postarać. O, to chyba pan Stefan. Tak? Tak, pan Stefan. Witajcie, kotki. Co tak pachnie? Jaśminy rozkwitły. Niech pan siada. Dziękuję. Jakie śliczne kwiaty. A, to dla cioci. Ale dla was też mam surprizę. Ciocia w domu? Jest, ale przyjdzie dopiero za chwilę. Bo jak pan przychodzi, to ciocia, zanim do pana przyjdzie, zawsze poprawia fryzurę. Nawet czasem zmienia bluzkę albo suknię. I się trochę pudruje, żeby ją ktoś nie porywał. Tak by długie języczki, żebyście wiedziały, jak ja was za to kocham. Widzisz. Naprawdę was pan kocha? Jak nikogo w świecie. A czy zrobi pan to, o co pana poproszę? Z największą przyjemnością. Bo mnie chodzi o to, to znaczy mniej chęci, żeby... Ale w to co chodzi? To za sprawa? Bo my chciałyśmy pana prosić, tak? Żeby pan którąś z nas uwiódł. Albo i obie. Bo może pan woli ciocię, ale koniecznie przy nas. Co wy wygadujecie? Co strzeliło do tych ślicznych łebków? Widzisz, mówiłam ci, że to musi być coś, czego nam wiedzieć nie wolno. No więc co to znaczy? O co chodzi? Bo my nie wiemy dokładnie, co to znaczy, a musimy wiedzieć. Ale dlaczego? Dlaczego koniecznie chcecie wiedzieć, co to znaczy? Najpierw to niech pan spełni to, co pan obiecał Maryni. A potem może pan opowiedzieć.
powiemy. Co obiecał? Nie myślę tego dotrzymać. Ani mi się śni. Czyli pan odmawia? No pewnie. Oj, to ładnie. A to ładnie. Obiecanki, cacanki. Więc najpierw pan mówi, że pan nas kocha, a na naszą prośbę odpowiada pan z największą przyjemnością. A jak przyjdzie co do czego, to pana nie ma. Nawet mi o tym nie mówcie. Więc my będziemy pana kochały tak samo, jak pan nas kocha. Tak. I kwita w przyjaźni. Panie Boże. Kwita. Coś strasznego. Co to za wojna? Droga, najdroższa, najdroższa pani Joanno. Proszę pozwolić. Nawet nie mogę powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje. Co to znaczy? No, co do tych zielonych główek strzeliło? To ja już się wolę przyznać do wszystkiego, żeby tak ciocia wiedziała, jaki ten pan Stefan jest! Maryniu! Tak, powiemy wszystko, choćby ciocia miała nas wyłajać. Bo nam ogromnie przykro, że w naszym wieku nie możemy czytać książek bez ciocinej cenzury. Więc chciałyśmy napisać powieść. Umyślnie nieprzyzwoitą. Tak, umyślnie nieprzyzwoitą. Maryniu, Helenko. I wydrukować ją. Ale nie podpisać się na okładce. A jakby ciocia zabroniła nam ją czytać, to wtedy oświadczyć, że autorkami jesteśmy my. Więc o to chodziło. Skoro potrafimy takie okropności pisać, to możemy już wszystko tak. Kwita. Niech się najdroższa ciocia uspokoi. Zaraz wszystko wyjaśnię. Te młode panienki. Przepraszam. Więc tu chodziło o ciocinę cenzurę. Chodźcie do tej moje pstrogłówki. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Spytałyście mnie, a właściwie ja was, co tak pachnie? Powiedziałyście, że jaśmin. Otóż właśnie. Jaśmin obsypał białym kwiatem swoje gałązki. Te kwiatki są jeszcze bardzo drobne, bardzo świeże, bardzo delikatne. Ale kiedy się wzmocnią, mogą wiele wytrzymać. Dzisiaj, gdyby przyszedł wiatr, zmiotłby te kwiatki w błoto. Otóż wy jesteście jak ten biały jaśmin. Ta dobra, kochana ciocia, jest właśnie jak ktoś, kto pilnuje tego, żebyście nie straciły swoich białych, ślicznych kwiateczków. Dobra, kochana, najdroższa ciocia, przychodzi mi do głowy jeszcze jedno porównanie. Wiecie, że ja lubię jeździć nad morze co roku. Tam się wznoszą wysokie latarnie morskie. O bardzo jasnym świetle to światło jest przewodnikiem dla zagubionych ludzi. Otóż przyciąga ono niedoświadczone ptactwo morskie, które jak ćmy do ognia biegną do niego i łamią sobie skrzydła albo zabijają się o szkło latarni. Otóż wy jesteście jak te ptaszyny. A dobra, kochana, najdroższa ciocia, pilnuję, żebyście sobie nie połamały swoich białych skrzydełek. Dobra, najdroższa, kochana ciocia. Maryniu, mam plan jaki. Słuchaj, zamienimy imiona w naszej powieści i napiszmy tak. Mądry pan Stefan i kochana ciocia wdowa naprzód się poznali, później rozmawiali, potem się pokochali. Zakochali. Oj, zakochali, zakochali. Później się pewno pożenią. Pobiorą. A później zaczną być nieprzyzwoici! Cicho, utrapione terkotki!